Ja mam pytanie, bo pani przychodzi tutaj z zbierać podpisy pod referendum aborcyjnym. Ja mam pytanie, co pani uważa o Polsce 2050 Szymona Hołowni, które takie referendum już wcześniej ma w postulatach. Dziękuję za to pytanie. Szczerze mówiąc, to jeżeli ktoś nagrywa filmy, wypłacza nad konstytucją, to ja naprawdę nie jestem w stanie tego skomentować, ani dalszych jego działań. Szymon Hołownia, myślę, że zaczął trochę za wcześnie i to się wszystko już przejadło. To jego połączenie z Kosiniakiem, którzy są znani z tego, że wszystkich raczej przyjmują. No to się słabo ogląda i szczerze mówiąc, jak mam mówić wprost, to nie obchodzi mnie jego referendum, bo uważam, że po prostu jest niestabilny emocjonalnie i decyzyjnie. Ja wiem, że ja sama też jestem zmienna, ale ja nie, za mną nie stoją takie pieniądze jak za Szymonem Hołownią. Za mną nie stoją ludzie tacy jak za Szymonem Hołownią. No i ja nie zarabiam tyle co Szymon Hołownia, no umówmy się. A poza tym, drogi panie, bo to pan mi zadał pytanie i uciekł, bo się wstydzi, tak? Czy ma żółtą koszulkę, bo się utożsamia z Polską 2050? Ja kiedyś sobie tak żartowałam, skąd ta nazwa? Czy ja dożyję roku 2050? Nie wiem. I myślę, że problemem Szymona Hołowni jest też to, że on swoją partię próbował zbudować z ludzi, których pościągał, no żeby oczywiście no, zaistnieć w Sejmie, wiadomo, z różnych partii politycznych. Ale przecież ci ludzie, każdy z nich ma zupełnie inne poglądy. No typu tak, zbierzmy posłankę Lewicy, Platformy, PiSu i no nie wiem czego tam jeszcze. Powiedzmy, reszta partii się nie liczy, bo są za słabe na ten moment. No przecież nie ma możliwości, żeby każda z tych osób nagle szła drogą Polski 2050. Jedna z posłanek, ojej, nie pamiętam jak ona się nazywa, chyba Gil Piątek, ale jeżeli przekręciłam, to bardzo panią przepraszam, chociaż myślę, że nie przekręciłam. Bardzo często reprezentowała Polskę 2050 w telewizji. No i co się stało? Też odeszła. No i myślę, że to jest problem. Przyjmowanie spadochroniarzy jest zawsze problemem.